No i jednak coś ze sportów zimowych też musiało się trafić w stolicy. Zwłaszcza, że w 39 krajach obchodzono Światowy Dzień Śniegu. Po zmroku na nowo otwarte warszawskie narciarskie trasy biegowe ruszyła masa krytyczna. Uczestnicy masy, niektórzy po zorganizowanym wcześniej kursie, stawili się przy stacji Balon i rozjaśniając sobie świat czołówkami, wyruszyli wzdłuż Wisły. Teraz w każdy piątek na ponad 8-kilometrowej trasie będą się spotykać wieczorem biegacze.